Hej, hej, cześć, witajcie, jestem Korkut i to będzie drugi odcinek i misja czwarta, podglądanie z ukrycia. Ej, dlaczego tak? No zauważyłem, że słuchajcie, że mi po prostu YouTube kompresję psuł plików. Pozmieniałem w OBS-ie dużo ustawień i powinno być dobrze. Ja te po prostu odcinki nagrywam jeszcze raz. Nie wiem czemu, nie wychwyciłem tego po prostu wcześniej. Oglądałem moje odcinki na telefonie, nie wychwyciłem tego. Dopiero na komputerze ktoś nie zwrócił uwagę na ekranie, na telewizorze, że jest źle. Także mam nadzieję, że będzie wszystko w porządku. Ja te po prostu odcinki przelecę, postaram się pododawać tak w miarę, żebyście nie zauważyli różnicy. I tyle. I mam nadzieję, że będzie dobrze i że będzie się wam podobało. No. Także zapraszam was do oglądania. Przybył posłaniec od ser Długoręki. Mam nadzieję, że w chwili, gdy czytasz tę wiadomość, sprawy mają się już dobrze i położyłeś kres irytującemu wszystkich problemowi wilków. Chciałbym cię teraz prosić o przysługę. Zacznij budować wysunięty posterunek na granicy z terytorium szczura, gdyż strażnica pozwoli nam ocenić siłę jego oddziałów. Pod żadnym pozorem nie zdradź jednak lordowi Wełnoworowi, że zleciłem ci taką misję. Szczur był jedynym dzieckiem pewnej kobiety, która mieszkała na ziemiach rodu De Pus. Duke okazał jej wielką łaskę. Zwolnił z podatku i zawsze dbał, aby w ich domu nie zagościł niedostatek. Pewnego dnia przybył posłaniec z wstrząsającą wieścią. Okazało się, że ojcem szczura jest sam Duke De Pus, u którego matka chłopca pracowała dawniej jako służka. Wkrótce cała rodzina De Pus zginęła na morzu, powracając z dalekiego rejsu. Szczur, jako ostatni żyjący potomek rodu, przejął tytuł i majątek Duke'a. Poszukaj odpowiedniego wzniesienia, możliwie blisko ziem szczura, i zacznij wznosić posterunek. Drewniana budowla zapewni ci znacznie lepszą ochronę niż zwykła siedziba Saska. Pamiętaj o założeniu hodowli bydła, gdyż tamtejsze gleby będą sprzyjać łąkarstwu i wypasom. Nie ujawniaj wrogowi swojej obecności, ale jeśli ktoś cię odkryje, nie pozwól mu uciec. Łucznicy ustawieni na szczytach wzgórz mogą wykorzystać dodatkową przewagę wysokości. No i dobra, słuchajcie, mamy tutaj farmę bydła. Wybierz miejsce na spichlerz. Spichlerz dobrze ustawić, żeby tutaj było wszystko tak, jak ma być. No, na pewno damy jeden domek. Za mało drewna, mój panie. Zrobimy to w ten sposób. Więc dwa drewna pójdzie się rąbać. W tej misji nie ma to znaczenia. Czas mamy na maksa, dobrze. No ja tam w przednim nagraniu tego odcinka mówiłem, że wydaje mi się, że gra jest przyspieszona. Ją po prostu da się bardziej zwolnić. Wcześniej chyba się dawało tylko do 30 zwolnić. Teraz da się aż do 10. To jest potwierdzone info, bo ja to sprawdziłem. Ja to osobiście sprawdziłem, także to jest potwierdzone. Dobra, pasowałoby warsztat łuczarza zrobić chociaż jeden. A najlepiej to by było dwa. O, i do tego damy sobie tutaj. Tutaj to sobie damy. Jeszcze jedną chatkę, tak? Potrzeba drewna. Aha, kurde, na chata. Łuczarzy mi wzięli. Okej. Never mind. Potrzeba drewna. Zaraz chyba będą nas atakować. Nasze zapasy żywności. Dobra, dajmy tak. Zobaczymy, czy to coś da. Jeżeli nie da, no to trudno. Musimy na pewno wybudować tutaj mur. Trochę inaczej niż wcześniej. Choć nie wiem, czy to dobrze zrobię. Teraz. Okej. Okay.
No i to chyba też zepsułem teraz, ale nic. Tutaj damy grubiej. Jeszcze tutaj, nie wiem czy tutaj mogą przejść, także wygląda jakby mogli. Więc damy to tak. No, tutaj też jeszcze damy, dla pewności. Okej, teraz już na pewno nie przejdą. Tak. Ze dwie chatki łuczarza się przydadzą. Potrzeba drewna. Na pewno musimy łuczników zrobić. Zostawimy ich tutaj. Ja sobie zmieniłem przy okazji te... troszkę opcje sobie zmieniłem. Jednak na lewym przycisku myszy chodzeniem tych jednostek jest lepiej. Ten prawy to jest... To była porażka, to co wprowadzili tutaj w tej edycji. Można było sobie wybrać. Chciałem spróbować, ale jednak przyzwyczajenie zostało. Zostaliśmy zauważeni, sir. Jakie są twoje rozkazy? Potrzeba nam nowych rekrutów, sir. A wybijemy ich. Tych wybijemy łatwo akurat. Ale tutaj widzicie? Gdzieś zostawiłem dziurę. Tutaj. To jest moje budowanie. Strzały gotowe. To jest moje budowanie właśnie, dlatego lepiej zbudować w ten sposób, ale nic się nie stało, no paru kmieci zginęło niestety. Czekamy na rozkaz. Potrzeba nam broni, sir. Jeszcze więcej tych chatek. Aha, okej. Okay. Nasz skarb pustoszeje. Czekamy na rozkaz. Nam broni, sir. Potrzeba złota. Nasze krowy dopadła dziwna dolegliwość. Aha, to sobie podniosłem podatki. Okej. Okay. Trzeba to zmienić, bo krowy umarły, więc nie będzie przez chwilę jedzenia. Dobra, tak. Potrzeba więcej złota. Aha. Czekamy na rozkaz. Na pewno wierzę, że postawię sobie tutaj gdzieś. Tu jedną, tu drugą, okej. Okay. Idźcie, ziomki, na wieżę tu. W ogóle mógłbym pozaznaczać chyba. Dobra, jeszcze tak dla pewności. Tak, żeby już nie było żadnego ale. Nasi zwiadowcy dostrzegli kolejną grupę ludzi szczura, którzy zmierzają w naszą stronę. Jak mamy zareagować? Zabić ich, jak? Potrzeba nam broni, sir. Szczur to jest cienias. Najgorszy z najgorszych cienias, jaki może być, także... I w ogóle nie ma... Aha, nie mamy kasy, okej. Okay. Zapasy w naszym spichlerzu powiększają. Pistoszeje. Ale zajebista jest ta muzyczka. Wojska szczura atakują. Tutaj może jeszcze jedną chatkę dywala. Tutaj. On bym usunął. Któreś z tych bym już usunął. Czekamy na rozkaz. Potrzeba nam broni, sir. Jakieś polecenia? Już tam zmierzamy. Tracimy trochę pieniędzy, mój panie. Czekamy na rozkaz. Potrzeba nam broni, sir.
No i ta misja, jak się przejdzie, to wcale nie jest taka trudna, prawda? Tutaj nie ma tak zbyt dużej filozofii. W następnej, tym między młotem a kowadłem, tam też nie ma jakiejś filozofii głębszej. Ruszamy natychmiast. Zresztą mając 34, w poprzednim podejściu chyba miałem z 60, nie? Albo więcej. Ale to nic. Dzieci sobie biegają. Potrzeba złota. Jest złoto. Dawaj. Kmieciów nie ma. Dobra, stworzymy sobie więcej kmieciów. Takie osiedle kmieciów. Tyle już nam starczy do końca gry. Tu jeszcze chyba ze dwa ataki będą i to będzie na tyle. Dobra, ziomeczki, a wejdziecie jeszcze tu. Jakieś polecenia? Już tam zmierzamy. Ja nie wiem, w której twierdzy to było. W którejś twierdzy to było, chyba w Krzyżowcu, że na wieżę można było upchać ile się chciało. Czy to było czy to w tej twierdzy było? I oni to zmienili? Nie wiem, nie jestem pewien. Wiem, że można było po prostu pchać, słuchajcie, 100, 200, 300, 500. Ile tam się stworzyło, tyle można było upchać tych jednostek. Tak i tak byłoby lepiej, ale dobra, no nic. Ale tutaj tego byśmy mogli wywalić. Odpadliśmy ataki wroga. Czekamy na rozkazy. Potrzeba nam broni, sir. Zaraz będzie mi. Trochę chory jestem, dlatego też zbyt dużo nie mówię dzisiaj. Nie mamy już żywności, sir. Okej. Nasze zapasy żywności, nasz skarb pustoszeje. Podatki są troszeczkę za wysokie. No jak za wysokie? Chłopie, masz co jeść. Miecie trudno na podatki narzekać. Niech się cieszą, że mają co jeść, prawda? Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Nie można tutaj tego zbudować. Okej, dobra, to już tyle. Więcej nie rozwijamy tutaj nic. Jakbyśmy się chcieli uprzeć, to mamy dużo drewna. 144 i 20 sera, no to jest trochę problem. Za dużo tych kmieciów stworzyłem. Potrzeba nam chatek, ale to nic. Potrzeba nam broni, ser. Co, może jeszcze jakiś warsztat? Potrzeba złota. Aha. Zwyczajny rad. Potrzeba nam broni. Nie, nie, dobra, zwiększymy to. Potrzeba złota. Wojska szczura atakują. Czekamy na rozkaz. No to teraz sobie ten szczur może robić co chce. To jest ostatni atak chyba, tak? A przedostatni. Przesadziłem z kmieciami, dlatego mi to jedzenie tak znika. Czekamy na rozkazy. A tutaj poziom trudności polega na tym, że tych jednostek przeciwnika jest dużo, dużo więcej. Tutaj tak naprawdę nic więcej na to nie wpływa. Mieszkańcy położonych dalej wiosek widzieli oddział wojsk szczura, który zmierzał w tę stronę. No, teraz to będzie ostatni atak, także sobie skończymy grę. Tracimy trochę pieniędzy, mój pan. Potrzeba więcej złota. No dawaj, mamy złoto. Tutaj jest produkcja, taka produkcja łuków, że tego grodu nikt nigdy nie zdobędzie. Tego grodu, posterunku, nie? Zapasy w skichlerzu są bardzo skromne. A tam opowiadać się, dobra. Złoto wpływa do naszego skarbca. Jakieś polecenia? Oni już się tutaj nie mieszczą chyba. Tak. Czekamy na rozkaz. Już tam zmierzamy. Czekamy na rozkaz. Trzeba nam broni, ser. Zapasy mogą sprawdzić. Gdzieś jest jeszcze dziura, skoro oni tutaj idą. To musi tu gdzieś być dziura, nie? Ale dobra, wygraliśmy. Mam nadzieję, że się podobało. Wróg z pewnością dowie się o nas.
Jesteśmy zwycięzcami. 0 straconych jednostek, 25 tysięcy. To jest najlepszy wynik, także jest dobrze. W następnej misji już takiego pewnie nie będzie. Zobaczymy. Nie rozbiłeś wiele patroli zwiadowców szczura, ale kilku maruderów uszło z życiem i umknęło pogoni. Choć nie dotarły do ciebie żadne nowe rozkazy, nie mogłeś pozwolić, aby zbiegli żołnierze wrócili do Duke'a de Pusa i opowiedzieli mu o twojej pozycji. Ej, dobra, kończymy odcineczek. Widzimy się w następnym. Mam nadzieję, że się podobało. I trzymajcie się. Cześć, hej, pa.